Cześć, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj ulubieńcy czerwca, w końcu ulubieńcy. Wiem, że są troszkę spóźnieni w tym miesiącu, ale to wszystko wina sesji i tego, że po prostu nie miałam czasu kręcić. Czerwiec był takim właśnie czasem, że spędziłam go głównie w domu i dlatego nie będzie tu zbyt dużo kolorówki, bo po prostu nie chciało mi się, nie malowałam się, były też upały, także tej kolorówki naprawdę będzie tu malutko, za to będzie sporo pielęgnacji. Jeżeli jesteście ciekawi, co zachwyciło mnie w czerwcu, zapraszam do oglądania. Po pierwsze, czerwiec był takim czasem, kiedy już było gorąco, już się nosiło bardziej odsłaniające ciało ubrania, ale jeszcze nie ma tej opalenizny, no bo po prostu nie było czasu się opalać. Dlatego w tym miesiącu sięgnęłam właśnie po samoopalacze. Kiedyś jakoś tak broniłam się przed samoopalaczami. Kiedyś te samoopalacze też były troszeczkę gorszej jakości i często śmierdziały. Właśnie ten dihydroksyaceton ma taki specyficzny zapach. Teraz już widać, że producenci bardziej pracują nad tym, żeby się tego nieprzyjemnego zapachu pozbyć. I w tym miesiącu królowały u mnie dwa samoopalacze. Po pierwsze DAF Derma Spa Summer Revived. Jest to taki nie samoopalacz, to jest taki balsam brązujący, który stopniowo przyciemnia naszą skórę. Z każdym użyciem po prostu skóra staje się coraz ciemniejsza. Fajne rozwiązanie dla osób, które nie do końca radzą sobie z aplikacją samoopalacza, bo wiadomo, łatwo można nabawić się zacieków, jakiś tam smug na ciele i to nie fajnie wygląda. Tutaj tego problemu nie mamy, bo ten samoopalacz jest tu na tyle rozcieńczony, że spokojnie możemy się po prostu wybalsamować jak zwykłym balsamem do ciała, a z czasem po prostu ta skóra będzie się stawała coraz ciemniejsza. Co w nim lubiłam, to również zapach. Zapach bardzo przyjemny, zapach taki, zapach kosmetyków DAF, fajna tubka, oni troszkę odnowili teraz wizerunek i zrobili takie fajne opakowania, także to mogę Wam serdecznie polecić. Natomiast tutaj mam taki już typowy samoopalacz, nie balsam, tylko samoopalacz w sprayu marki Sephora. Sephora troszkę też zmieniła, już teraz widzę opakowanie, to mi się kończy i właśnie będę kupować kolejne. To już jest taki samoopalacz mocno opalający. Natomiast daje tak piękny efekt, że wygląda to jak naprawdę taka solidna opalenizna i kiedy używałam go, ludzie pytali mnie, kiedy miałam czas się opalić. Także faktycznie ten samoopalacz bardzo fajnie się sprawdzał w tej roli i też powiem Wam, że jakoś nie męczył mnie ten zapach. Fajna jest też aplikacja, bo to jest spray, także jakoś tak łatwiej się to aplikowało na skórę. Ja mam taki trik swój, że po prostu psikam sobie tym ciało i biorę wacik kosmetyczny, taki najlepiej taki większy, i rozprowadzam, i wtedy na pewno nie ma żadnych smug. Także te dwa samoopalacze królowały u mnie w czerwcu. Jak już jesteśmy przy samoopalaczach, to pokażę Wam coś, co miało chyba spełniać taką rolę. Czy spełnia, nie jestem do końca pewna, natomiast i tak uwielbiam ten kosmetyk za zapach i za działanie. Jest to Liren brązujący balsam do ciała pod prysznic. Bardzo mi się spodobał pomysł, że możemy używać po pierwsze balsamu pod prysznic, a ja lubię formę taką balsamu, bo jestem trochę leniuchem i za bardzo nie chcę mi się balsamować, a tak pod prysznicem to jakoś przy okazji łatwo to przechodzi. Liren stworzyło balsam pod prysznic, ale który ma właśnie też stopniowo przyciemniać naszą skórę. Powiem Wam, że nie zauważyłam, żeby on przyciemniał. Nie wiem, może by go trzeba było używać codziennie przez jakiś dłuższy okres czasu. Tak czy siak ma przepiękny zapach. On po prostu tak pachnie, że dla mnie, nie wiem co to jest za zapach, ale to jest zapach lata, wakacji, jakiś taki trochę orzechowy. Nie wiem, zobaczcie sobie w Rossmanie, jak on pachnie. I też bardzo fajnie nawilżał. Naprawdę tak lekko, ta skóra nie była lepka, nie była jakaś taka natłuszczona, tylko była fajnie, delikatnie nawilżona. Także też mogę go Wam jak najbardziej polecić, z tym, że no, czy on brązowi skórę, tutaj bym polemizowała. I dalej, pozostając przy temacie zdrowo wyglądającej, gładkiej skóry, mam tutaj rajstopy w sprayu Sally Hansen, mój absolutny ulubieniec wszechczasów, od kiedy odkryłam rajstopy w sprayu. A było to całkiem niedawno temu, jakiś rok temu, to używam ich bardzo często, kiedy tylko muszę wyjść z domu z odkrytymi, gołymi nogami. Teraz miałam kilka egzaminów, zaliczeń, chodziłam na nie w sukienkach i właśnie to była dobra okazja, żeby przy tych upałach, nie używając rajstop tradycyjnych, sprawić, że te nogi wyglądały naprawdę bardzo ładnie. Tu mam akurat wersję no color. Ona nie jest no color, ona jest taka, no powiedziałabym, dość nawet ciemna, dość pomarańczowa, ale rajstopy w sprayu są takie, że jeżeli faktycznie dobrze rozprowadzimy
i robimy to dość szybko, bo one zastygają, to naprawdę można uzyskać fajny efekt. Z tym, że ta wersja ma też drobinki, czyli ta skóra lekko błyszczy, takie drobinki brokatu. Używam też normalnej wersji, takiej matowej. Teraz widzę, że Sally Hansen ulepszyła formułę i też te rajstopy są wodoodporne, także no super sprawa, naprawdę. Ta skóra wygląda przepięknie, także mogę Wam je też serdecznie polecić. Teraz kosmetyki do pielęgnacji, które pokazywałam Wam w 3 razy na tak, jeżeli oglądacie, to nie będziecie zaskoczone. Po pierwsze La Roche-Posay Sero Zinc, jest to woda termalna, ale z dodatkiem cynku, co sprawia, że nie tylko ona działa kojąco, antybakteryjnie, ale również matująco, normalizuje wydzielanie sebum oraz przyspiesza gojenie ewentualnych zmian. Dla mnie czerwiec był dość ciężkim okresem, jeśli chodzi o skórę, bo skóra mi się troszkę zbuntowała i miałam dużo wyprysków. Ten spray mi bardzo, bardzo pomógł. Po prostu zamiast toniku rano i wieczorem spryskiwałam nim twarz i naprawdę te zmiany się bardzo szybko goiły. Skóra była taka fajnie ukojona. Kolejna rzecz to serum C-Vit. C-Vit. Jest to liposomalne serum z witaminą C, które używałam na noc. Witamina C, jak wiemy, ma zapobiegać powstawaniu przebarwień, także ewentualne właśnie takie potrądzikowe przebarwienia likwiduje, jak również jest świetnym antyoksydantem. Z tego co wiem, ma zdolność zapobiegania powstawaniu wągrów, więc jeżeli macie problem z wągrami takimi czarnymi, które no, są po prostu utlenionym sebum, to antyutleniacz, czyli antyoksydant witamina C, zapobiega powstawaniu takich ciemnych wągrów. Bardzo fajny, bardzo lekki, też taki kojący, nawilżający, no i dodatkowo faktycznie rozjaśnia wszelkie przebarwienia, także też Wam bardzo serdecznie polecam. I trzeci kosmetyk, który też pojawił się w 3 razy na tak, jest to scrub do twarzy, peeling do twarzy kawowy marki Eddie Wallace. Jest to marka australijska i tak jak Wam już mówiłam, upolowałam to w TK Maxie za szaloną kwotę 19 zł. Rewelacyjny produkt. Jest to kawa wymieszana z olejem arganowym, cukrem brązowym i chyba solą. Tak, i wanilią. Przepięknie pachniała. Ja też jestem kawomaniaczką, także dla mnie wszystko, co ma zapach kawy, jest na plus od razu. I bardzo mocno peelingowała. To jest peeling typu hardcore. On naprawdę ściera tą skórę na maksa. Mógłby być spokojnie stosowany też na grubszą skórę na ciele. Ja też takiego uszczenia dość mocno potrzebowałam po tym, co aplikowałam na moje wypryski, bo też ta skóra się mocno uszczyła, także bardzo dobrze mi się sprawdził. Myślę, że wszelkie tego typu peelingi, nawet samemu można sobie w domu zrobić, będą działać fajnie. Pierwszy raz miałam okazję używać czegoś z kawą i faktycznie jestem zachwycona. Bardzo chciałabym też spróbować te peelingi Body Boom. Wyglądają całkiem fajnie, ale są strasznie drogie i nie wiem, czy się kiedykolwiek na nie zdecyduję. W każdym razie peeling kawowy, rewelacja. I w końcu dotarliśmy do kolorówki. Pokażę Wam raptem dwa kosmetyki kolorowe. Po pierwsze jest to Golden Rose Mineral Terracotta Powder. Mój jest w kolorze 3 i bardzo chciałabym w końcu natrafić na kolor numer 4, który jest wszędzie wykupiony z racji chyba tego, że polecała go Maksineczka. A jak Maksineczka coś poleca, to potem tego nigdy nie ma w sklepach. Natomiast ja mam kolor 3 i on na tą moją bladą jeszcze skórę wyglądał bardzo dobrze i sprawdzał się rewelacyjnie, ponieważ on jest dość mocno żółty i tą skórę ładnie tak ocieplał. Ja mam taki problem, już Wam wielokrotnie mówiłam, że mam twarz w innym kolorze niż szyję, więc w ten sposób mogłam sobie wyrównywać ten koloryt. Jest to produkt mineralny, taki jakby wypiekany, bardzo drobno zmielony, dający efekt ani nie matu, ani nie błysku. To jest takie coś pomiędzy, taka piękna satyna. Skóra wygląda bardzo zdrowo. W ogóle jestem zachwycona tym, że Golden Rose tak poszło teraz w design tych wszystkich opakowań i coraz bardziej się rozwija i ta marka z takiej tandetnej, taniej i takiej średniawej teraz faktycznie ewoluuje i całkiem fajne kosmetyki wyszły teraz w tej nowej serii. Chciałabym spróbować ich pomadek matowych i paru jeszcze innych kosmetyków, także fajne opakowanie, plus za to, że ta szybka tutaj jest przezroczysta, więc jeżeli mamy więcej kolorów, więcej kosmetyków tej marki, no to widzimy, co jest w środku. Naprawdę bardzo na plus, świetny kosmetyk. A druga rzecz to jest pomadka marki Revlon i to jest numer
002 Pink Pout. Jest to matowa pomadka w takim pięknym, jasno-różowym kolorze. To jest zdecydowanie chłodny róż, taki troszkę Barbie Pink, ale no przepiękny. I właśnie kiedy jeszcze nie byłam zbyt samoopalona, tylko właśnie taka bledsza, to takie róże mi bardzo dobrze pasują i bardzo lubię takie jasne róże chłodne nosić. One dodatkowo podkreślają biel zębów i też wyglądają naturalnie na co dzień. Bardzo fajny kolor, bardzo fajna formuła, bardzo trwała, chociaż kremowa. To jest taki mat, ale to nie jest zastygające i suche na ustach. Właśnie to mi się podoba, że ona mimo matowej formuły pozostawała bardzo taka przyjemna i kremowa na skórze. Także Revlon Matte 002. Oczywiście wszystkie kosmetyki będą podlinkowane i opisane na dole w opisie. Wiem, że nie zawsze to robię w moich filmach i często zwracacie mi na to uwagę. Staram się, ale czasem kręcę film i chcę go jak najszybciej wrzucić i nie mam czasu po prostu się nim zajmować za długo, dlatego tylko przycinam początek i koniec, wrzucam go w internet, żeby już coś było. I nie zawsze te opisy się pojawiają. Wiem, że powinnam bardziej nad tym pracować, dlatego dzisiaj obiecuję, wszystko jest na dole w opisie. To by byli wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że czerwiec minął Wam miło. Dajcie znać, co Wam się sprawdziło w tym miesiącu. Może jakieś nowe odkrycia, może o czymś nie wiem. Jeszcze jedna mała informacja dla Was. Na Facebooku powstał fanpage. Nie chcę tego nazywać fanpage, po prostu moja strona na Facebooku, gdzie będę wrzucała wszelkie nowości dotyczące kanału, jak również chciałabym tam nawiązywać z Wami fajną dyskusję, tam też będą wszelkie ogłoszenia o przyszłych ewentualnych konkursach, rozdaniach, Q&A-ach i tym podobnych rzeczach. Także mam nadzieję, że wpadniecie. Oczywiście Veronica's Point, tak jak nazwa mojego kanału. Na razie chyba ma 2 polubienia, także zapraszam, wejdźcie tam koniecznie i zostańcie tam ze mną. Tam będziemy po prostu w lepszym kontakcie. I oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, tam też jest Was coraz więcej. Możecie tam śledzić moje codzienne życie, bo tam chyba jestem najczęściej. Po prostu wrzucam takie krótkie urywki mojego życia, jakieś fotki, czy to jedzenia, czy to ubrania, czy to jakiegoś miejsca, gdzie akurat jestem. Także też serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Wszystkie moje linki społecznościowe Veronica's Point. Dziękuję, że zostałyście ze mną do końca. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.